Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na sesji Rady Gminy. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 24 w tej kadencji sesję Rady Gminy Kamienna Góra. Stwierdzam, że na tą chwilę w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Witam Pana Wójta, witam Panią Wójt, Panią Skarbnik, witam Szanownych Radnych, witam media i obsługę. Przeczytam Państwu porządek. Witam też Panią naszą mecenas. Porządek jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, informacja o protokole z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja Pana Wójta z bieżącej działalności oraz Przewodniczącego. Punkt czwarty to podjęcie uchwał. Punkt piąty, sprawy różne. I punkt szósty zamknie dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, informacja o protokole z poprzedniej sesji. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne skargi, uwagi i wnioski. Czy na chwilę obecną ktoś chce taki wniosek, uwagę wnieść? Nie widzę, więc uważam protokół za przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności i już oddaję głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ostatnia sesja odbyła się 30 września. Zgodnie z planem Państwa pracy takowa sesja kolejna powinna się odbyć w ostatnią środę października. Prosiłem Pana Przewodniczącego o przesunięcie tej sesji ze względu na duży wzrost w miesiącu październiku zachorowań na koronawirusa. Jak Państwo też wiedzą, w tamtym czasie powiat kamiennogórski objęty został czerwoną strefą i jak Państwo też wiedzą, mieliśmy dwa zachorowania wśród pracowników urzędu. Nie chcieliśmy ryzykować, ale też większa czy bardziej treściwa informacja na temat sytuacji epidemiologicznej zostanie przeze mnie za chwilkę po tym sprawozdaniu przedstawiona. 1 listopada w Krzeszowie, tutaj w Domu Obsługi Pielgrzyma, odbyło się spotkanie z samorządami powiatu kamiennogórskiego w sprawie powołania lokalnej organizacji turystycznej ziemi kamiennogórskiej. Państwo dzisiaj będą podejmować uchwałę o przystąpieniu do tejże organizacji. Na tym spotkaniu wspólnie z innymi samorządami podjęliśmy taką decyzję, że sens tej organizacji jest tylko wtedy, jeśli wszystkie samorządy naszego powiatu będą w niej działać i wiem, że już w październiku zarówno powiat kamiennogórski, jak i miasto Kamienna Góra podjęło stosowne uchwały. I jeszcze gmina Lubawka, Marciszów i Kamienna Góra została do tego, żeby dołączyć do nowo powstałej organizacji, której głównym zadaniem jest promocja ziemi kamiennogórskiej. 6 listopada narada wójta. Główny temat to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kamienna Góra w roku 2019 i 2020. Takie informacje w formie pisemnej otrzymali Państwo do wiadomości. 8 listopada tutaj na tej sali w Krzeszowie odbyło się spotkanie skierowane dla rolników z terenu całego powiatu kamiennogórskiego. Spotkanie było organizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, a dotyczyło tak zwanej piątki dla zwierząt, czyli pakietu ustaw proponowanych przez rząd. W tym samym dniu odbyło się zapowiadane na poprzedniej wrześniowej sesji spotkanie przedstawicieli Rady Gminy. Byli to zgodnie z pewnym zobowiązaniem podjętym na poprzedniej sesji przewodniczący wszystkich komisji resortowych działających przy Radzie Gminy. Spotkanie z zarządem klubu Amfiboli Tleszczyniec mające na celu sprawdzić stan aktualny obiektu szatniowego, który znajduje się przy boisku sportowym. 12 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tutaj jest błąd, w sprawie sytuacji epidemiologicznej. Przypominam, że był to czas, w którym rzeczywiście przekazywane były nam informacje o tym, że powiat kamiennogórski objęty zostanie tak zwaną strefą czerwoną i w związku z tym
jakie decyzje powinniśmy wspólnie podejmować, żeby nasi mieszkańcy, powiedzmy, po pierwsze mieli wystarczającą informację na temat tego, w jaki sposób mogą korzystać przede wszystkim z usług administracji samorządowej na terenie całego powiatu kamiennogórskiego. 12 października, przepraszam, to wszędzie jest listopad, powinno być października, odbyła się kontrola Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nieruchomości przy ulicy Okrzei 14 w Kamiennej Górze. Państwo, na wrześniowej sesji mówiłem o spotkaniu naszym z panią kierownik w Jeleniej Górze. To była rozmowa dotycząca właśnie stanu tego obiektu. Ustalony został termin kontroli w terenie. Mamy protokół z tejże kontroli. Oczywiście żadnych tam odkrywczych elementów nie ma. Obiekt nadaje się do natychmiastowej interwencji budowlanej. Ustaliliśmy również, że przy współpracy konserwatora wojewódzkiego zabytków będziemy aplikowali o środki do Ministerstwa Kultury i otrzymamy wsparcie ze strony konserwatora wojewódzkiego, który opiniuje listę wniosków na obszarze Dolnego Śląska, czyli tych zabytków, które znajdują się pod opieką konserwatora zabytków. Taki wniosek został przez nas złożony 30 października, o czym powiem za chwilę. 13 października w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, panem Grzegorzem Macko. Główny temat to był Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o którym mówiłem na poprzednich, ostatnich sesjach. Mimo tego, że formalnie nasz powiat kamiennogórski nie jest uwzględniony, jeśli chodzi o obszar wsparcia ze strony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, współpracujemy z gminami aglomeracji wałbrzyskiej i nasze wnioski, które składaliśmy w tak zwanych fiszkach projektowych do Urzędu Marszałkowskiego, są złożone w urzędzie i są jakby uwzględniane przez strategię, która opracowana jest dla gmin aglomeracji wałbrzyskiej. Nie wiadomo, na ile na tym etapie, trudno powiedzieć, na ile te nasze działania okażą się skuteczne, ale współpracujemy w porozumieniu z władzami województwa dolnośląskiego, żeby nasze wnioski również były brane pod uwagę. W tym samym dniu odbyłem rozmowę z panem Maciejem Sobczakiem. To jest pan, który reprezentuje firmę Greenberg Corporation. Przed wrześniową sesją państwo mieli okazję się z tym panem spotkać. Jest to pan, który pełnomocnik firmy, który podtrzymał fakt zainteresowania tymże przedsięwzięciem. W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu w środę odbędzie się kolejne spotkanie i efekty tego spotkania myślę, że będą już państwu znane na jeszcze listopadowych komisjach. W Urzędzie Miasta w Lubawce odbyło się spotkanie części udziałowców z zarządem spółki Sanicom. Te spotkanie akurat dotyczyło przeanalizowania możliwości współpracy w formule in-house. Też, żeby była jasność, ponieważ nam się kończy umowa na odbiór odpadów końcem tego roku. Taką sytuację mają również gminy sąsiednie, oprócz miasta Kamienna Góra. W związku z tym rozmawialiśmy z zarządem na temat ewentualnej współpracy w formule in-house, natomiast jest to proces bardzo skomplikowany, wymagający wielu analiz. Przede wszystkim określają to stosowne ustawy i podjęliśmy wszyscy wspólnie decyzję, że ta formuła in-house to jest formuła, o której musimy wszyscy wspólnie porozmawiać, przede wszystkim we własnych radach z radnymi, przeanalizować sytuację w każdej gminie i to zadanie planujemy na przyszły rok, natomiast na 2021 ogłoszone zostały przetargi na okres rok związane z odbiorem odpadów we wszystkich gminach, które uczestniczyły w tym spotkaniu. W tym samym dniu wprowadzone zostały ograniczenia pracy naszej administracji lokalnej w związku z rosnącą ilością zachorowań na COVID-19.
A my te zasady funkcjonowania urzędu znamy z pierwszej fali pandemii. Przypomnę tylko, że to był, ta decyzja była też jakby efektem też tej informacji o dwóch zachorowań wśród pracowników urzędu. W związku z tym wyprzedzając decyzję rządu, który stosownym rozporządzeniem wprowadził obowiązek pracy zdalnej, my 2 tygodnie przed tym rozporządzeniem taką pracę już rozpoczęliśmy, żeby ograniczyć transmisję koronawirusa przede wszystkim wśród pracowników urzędu. A pamiętamy, że do tego czasu urząd był otwarty, mimo pewnych zabezpieczeń w poszczególnych stanowiskach, na poszczególnych stanowiskach pracy nie jesteśmy w stanie, przyjmując interesantów, zabezpieczyć się w 100%. W dniach 18-23 października przebywałem na kwarantannie w związku z pośrednim kontaktem. Moje dziecko miało kontakt w przedszkolu z zakażonym pracownikiem, w związku z tym wszystkie dzieci wraz z rodzicami, około 150 osób, zostało wysłanych na kwarantannę. Ale pracowałem zdalnie. W dniu 22 października odbyła się kilkugodzinna wideokonferencja dotycząca marki w lokalnej grupie działania Kwiat Lnu. Bardzo ważny proces, nad którym nasza gmina też dosyć aktywnie pracuje. 23 października odbyła się również wideokonferencja w ramach kolejnego spotkania partnerstwa do spraw wody. Tutaj swoje prezentacje przedstawiali przede wszystkim pracownicy Wód Polskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Instytutu Meteorologii oraz uczelni, które zajmują się badaniem szeroko pojętej kwestii związanej właśnie z meteorologią i z wodą. 22 października, tutaj mnie reprezentowała pani wójt, odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi wewnętrznej w Czadrowie, działka numer 181/71. Jak państwo od strony Kamiennej Góry tutaj dzisiaj jechali do Krzeszowa, to myślę, że część z państwa widziała po lewej stronie, tuż przy drodze powiatowej na wysokości osiedla w Czadrowie. Odcinek o długości 107 metrów bieżących, wartość zadania 147 600 zł. Wykonawcą była kamiennogórska firma PHU Litbud Krzysztof Litwa. Droga jest utwardzona kostką betonową grubości 8 cm. 27 października kolejny odbiór techniczny przebudowanej drogi wewnętrznej w Ptaszkowie na dwóch działkach 327/1, 75/4. Długość 278 metrów bieżących w trudnym terenie, gdzie trzeba było dodatkowo wykonać prace związane z odwodnieniem wody przede wszystkim, która spływała z terenów czy z gruntów rolnych. Wartość całego zadania to ponad 281 tysięcy złotych. Tutaj akurat przy tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 69 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego, z tak zwanego funduszu, terenowego funduszu gruntów rolnych. Wykonawcą również była kamiennogórska firma IJM Artur Gawłowski. 30 października złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek dotyczył zabezpieczenia nieruchomości przy ulicy Okrzei 14. Szanowni państwo, jest to nabór, do którego co roku jest bardzo dużo wniosków. O ewentualnych wynikach tego naboru będziemy, myślę, czy tych ewentualnych wyników będziemy się spodziewać w okolicy końcówka stycznia, początek lutego. Czy uda nam się te środki pozyskać? Trudno powiedzieć, ponieważ konkurencja w skali całego kraju jest bardzo duża, ale spróbowaliśmy mimo to swoich sił, mając wsparcie ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowa wartość zadania określona została, ponieważ nie ma na tym etapie dokumentacji szczegółowej, mówię tutaj o kosztorysie. Można było w ramach wniosku bazować na szacunkowych pewnych danych. To 1 000 000 zł, z czego wnioskujemy o dofinansowanie na poziomie 70%.
jaki jest zakres prac, przede wszystkim, drodzy Państwo, wyeliminowanie największego problemu tej nieruchomości, czyli zniszczonego, nieszczelnego dachu, od którego zaczęła się wiele lat temu degradacja tego obiektu. Tam dochodzi do pospalenia dachu i zniszczenia tak naprawdę jego połaci, dochodzi do regularnego zalewania tego obiektu. Woda wlewa się na mury, wszystkie elementy drewniane w środku są spróchniałe. Za każdym razem, jak tam wchodzę, byłem w ostatnim okresie 3 razy, to za każdym razem inny stan, niestety coraz gorszy, zastajemy, więc interwencja na tym obiekcie jest niezbędna, ale zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest koszt, więc przede wszystkim szukamy środków zewnętrznych. I jest to zadanie, przewiduje tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, wyremontowanie dachu. Zabezpieczenie tego dachu, pokrycie go dachówką kładzioną podwójnie, tak zwaną koronkę. Na inne pokrycie dachowe nie uzyskamy zgody. Przypominam, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Odtworzenie wszystkich elementów drewnianych w środku. Sama powierzchnia dachu to jest 600 metrów kwadratowych. Ogromna powierzchnia. I z takim problemem, drodzy Państwo, przyjdzie nam się mierzyć. My regularnie, jak Państwo widzą na naszych stronach internetowych, próbujemy tę nieruchomość sprzedać. Ogłaszamy się z tą nieruchomością również nie tylko w lokalnych mediach, ale również wojewódzkich i dalej. No ale zdjęcia tej nieruchomości, no nie ma takiego kadru, żeby tak pokazać tę nieruchomość, żeby była atrakcyjna dla właściciela, który wie o tym, z jakimi kosztami przyjdzie mu się mierzyć, jeśli nabędzie nawet za symboliczną kwotę tę nieruchomość. 3 listopada gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W tym roku otrzymamy zwrot z Wojewódzkiego Funduszu w wysokości ponad 3 tysięcy złotych. Całkowita wartość zadania właśnie jest na taką kwotę, czyli 100% dofinansowania. Unieszkodliwiliśmy w tym roku materiał na poziomie prawie 64 ton z 12 zaledwie nieruchomości. Nadal jest zainteresowanie ze strony mieszkańców taką pomocą ze strony gminy i Wojewódzkiego Funduszu. Dlatego jeżeli program będzie nadal funkcjonował przy Wojewódzkim Funduszu, nadal będziemy wnioskować, tym bardziej, że teraz nie wymagany jest żaden wkład własny ze strony gminy. 5 listopada odbyła się pierwsza rada budowy dotycząca budowy świetlicy w Ptaszkowie z firmą Energobest. Na tej radzie budowy zaprezentowane zostały koncepcje zagospodarowania obiektu, koncepcja architektoniczna, także plan zagospodarowania terenu oraz takie typowe tematy formalne dotyczące, w jaki sposób będziemy się komunikować z wykonawcą. Wykonawca rozpoczął pewne prace, o których nas już dokumentacyjne, o których nas poinformował. Przypominam, że inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj, wybuduj, więc pierwszym zadaniem przed wykonawcą jest zaprojektowanie obiektu i otrzymanie czy uzyskanie wszelkich stosownych dokumentów. 6 listopada bardzo ważne spotkanie i myślę, że część z Państwa o tym już słyszała. Rozstrzygnięty został w instytucji pośredniczącej aglomeracji wałbrzyskiej nabór długo wyczekiwany już przez wszystkich, już nie tylko przez nas jako wójtów, burmistrzów, ale myślę, że przede wszystkim mieszkańców, którzy czekali bardzo mocno na to rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie oczywiście jest dla nas pozytywne i będziemy mogli przygotowywać się do naborów kierowanych dla mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła na ekologiczne. W październiku takie rozstrzygnięcie miało miejsce, w związku z tym gmina Stare Bogaczowice, która jest liderem w tym projekcie, przygotowuje dokumenty do podpisania umowy
z instytucją pośredniczącą aglomeracji Wałbrzyskiej. Wiemy, że podpisanie tejże umowy będzie miało miejsce w drugiej połowie listopada. Tam jeszcze my też musimy uzupełnić, stąd dzisiaj projekt uchwały o współpracy z innymi gminami. Taka uchwała będzie niezbędna też do podpisania umowy. I kalendarz, drodzy Państwo, teraz, czy mapa drogowa tutaj tego projektu będzie wyglądała w ten sposób, że po podpisaniu umowy w IPAW-ie przez gminę Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice ogłosi konkurs bądź przetarg na wyłonienie operatora, który będzie zajmował się przeprowadzeniem tego naboru w celu takim, żeby były zachowane wszystkie zasady transparentności. Na tym spotkaniu określiliśmy kalendarz naborów. I drodzy Państwo, pierwsza gmina, która rozpocznie nabór, to będzie gmina miejska Kamienna Góra, która rozpocznie ten nabór w styczniu 2021 roku. My jesteśmy tuż za gminą miejską. My nie możemy kumulować tych naborów ze względu na jednego operatora, który będzie zajmował się formalną organizacją tego naboru, więc jesteśmy jako druga gmina, na terenie której będzie ten nabór ogłoszony. Przypomnę tylko, że we wniosku mieliśmy wskazaną konkretną ilość, 133 źródła ciepła, które mają być wymienione i na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ponad 1 300 000 zł. Trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli będzie mieli jakiekolwiek informacje, to proszę mi wierzyć, informacje o naborach, o terminach będą z dużym wyprzedzeniem ogłaszane, ponieważ też zależy nam na tym, żeby po pierwsze szybko, sprawnie przeprowadzić nabór. I to jest też ważna informacja, że my jako gmina nie będziemy uczestniczyć formalnie w tym projekcie, w sensie takim, że mieszkaniec, który otrzyma wsparcie, będzie podpisywał umowę na refundację czy na grant związany z wymianą źródła ciepła nie z gminą Kamienna Góra, tylko z gminą Stare Bogaczowice, która jest wnioskodawcą i która będzie też realizatorem całego przedsięwzięcia. My natomiast jako gmina Kamienna Góra zabezpieczamy tylko wkład własny niezbędny do przeprowadzenia całej kampanii informacyjnej i promocyjnej. I to, drodzy Państwo, jest ostatnia informacja z dzisiejszego sprawozdania. Starałem się ograniczyć czas do... Dziękuję bardzo za przedstawioną informację. Czy ktoś z Państwa ma pytania do sprawozdania Pana Wójta? Nie widzę, więc przeczytam sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. A więc 2 października, sporządzenie dokumentacji sesji Rady i dyżur w Biurze Rady jednocześnie. 6 października, podpisanie uchwał celem ich przesłania do organu nadzoru kontroli wojewody dolnośląskiego. 8 października, spotkanie na boisku w Leszczyńcu, w którym też uczestniczyłem razem z panem wójtem i przewodniczącymi komisji. 9 października, dyżur w Biurze Rady. 16 także, 23 także dyżur. 30 października także dyżur w Biurze Rady. 3 listopada posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej i 6 listopada dyżur w Biurze Rady. Jak Państwo widzą, mimo pandemii staram się być cały czas na bieżąco i te dyżury wykonywać. Przystępujemy do punktu 4, podjęcie uchwał. I pierwsze uchwały, 3 uchwały, jakie ma pani Regina Kachniarz, nasz skarbnik, będzie teraz przedstawiała. Proszę. Pierwszy projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Witam Państwa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, te stawki od nieruchomości były omawiane na posiedzeniach komisji, uzyskały pozytywną opinię. Ja tylko dopowiem, że na komisjach przedstawiłam każdy podatek jakby oddzielnie od nieruchomości w porównaniu do lat poprzednich oraz w porównaniu do stawki określonej przez ministra finansów. W stawkach podatkowych od nieruchomości
jest taka zasada, że minister finansów określa górną stawkę podatkową każdego podatku, a jest ich 10 stawek, natomiast Rada Gminy później określa każdą stawkę oddzielnie. Nie może wyższej stawki zaproponować Rada Gminy, może obniżyć stawkę. My w czterech pozycjach tych stawek mamy obniżone te stawki już od wielu lat i w tym roku pan wójt zaproponował tak, aby te stawki obniżone zostawić, tylko żeby wzrosły o inflację, którą podał minister finansów, a ta inflacja wynosi 3,9%. I przedstawię teraz stawki podatkowe i w każdej stawce podatkowej będę mówiła, ile groszy stawka podatkowa wzrasta do roku 2020. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym określić stawki podatkowe od nieruchomości w następującej wysokości. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,99 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni i ta stawka w stosunku do roku 2020 wzrosła o 4 grosze. Pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, stawka wynosi 4,99 zł od 1 hektara powierzchni, wzrosła o 19 groszy. Punkt trzeci. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, wynosi 0,40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, wzrosła 2 grosze. Punkt czwarty. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabytków, jeżeli od wejścia w życie ustawy tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, stawka wynosi 3,28 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni i wzrosła 13 groszy. Punkt drugi, od budynków lub ich części. Pierwsze, mieszkalnych 0,85 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, wzrosła stawka 4 grosze. Drugi punkt, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stawka wynosi 24,02 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, stawka wzrosła 91 groszy. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka wynosi 11,62 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Stawka wzrosła 44 grosze. Punkt czwarty. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń stawka wynosi 2,78 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Wzrosła stawka 11 groszy. Piąty punkt. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie objętej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7,94 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej i wzrosła stawka 0,30 groszy. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt trzeci i ustępu od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W paragrafie drugim zwolnić od podatku od nieruchomości. W punkcie pierwszym nieruchomości lub ich części zajęte na cele działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Punkt drugi pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego za świadczenia regulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra.
Paragraf 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 13/72/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021. Dziękuję bardzo. Proszę, Szanowni Państwo, czy są pytania do uchwały? Pan Łebski, proszę. Ja mam dwa pytania do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik odczytała, to jest nam na pamięć, po 2-4 grosze. Jest czas pandemii. Ja akurat uważam, że to jest mała stawka podnoszenia, ale ja uważam, że powinno pozostać na 1. Ale najwięcej mnie boli o działalności gospodarczej. Niech Pani mi uzasadni tą 91 tam groszy. Dlaczego tak dużo jest podniesione? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to są dwie stawki. Od budynków lub ich części wynosi stawka 24,02. Wzrost wynosi 0,91 groszy w stosunku do roku 2020 i tutaj mamy obniżenie zastosowane przez Radę Gminy i do górnej stawki obniżona tutaj stawka została o 0,82 grosze. Także tutaj o czym Pan mówi, to te stawki staraliśmy się, Państwo już wypracowaliście swoje stanowisko i tutaj właśnie obniżacie tam, gdzie najbardziej te stawki podatkowe dla ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to Rada Gminy obniżyła w stosunku do stawki górnej o 0,82 grosze. I sukcesywnie co roku podnosimy o inflację te stawki, bo nie możemy zostać z tyłu, bo później gdybyśmy chcieli od razu podnieść te stawki, na przykład jakbyśmy w tym roku nie podnosili o inflację, która wynosi 3,9, na drugi rok można się spodziewać też takiej inflacji, to od razu 8% jakbyśmy podnosili dla podatników, to by było bardzo dużo. Dlatego jestem zwolennikiem tego, żeby podnosić sukcesywnie, pomalutku, żeby podatnicy też tego nie odczuwali. Dziękuję bardzo. Pan Łebski jeszcze raz. Wiem, jaka będzie inflacja. Nie jestem ekonomistą, ale już dużo siedzę w tym. Jak na drugi rok i wiem, że rząd planuje 2,6 inflacji. No, jeżeli by coś jak padło, to może być do 3,2. Ja mam tylko tyle i tyle. Dziękuję. Ja do tej inflacji tylko się odniosę. Minister finansów podał 3,9. Jeżeli minister finansów podał taką inflację, to z doświadczenia wiemy, że taka inflacja będzie. Jak nie większa troszeczkę. Nigdy nie jest mniejsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie do prezentowanej uchwały? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stąd widzę. Uchwała została przyjęta. Proszę o prezentację drugiej uchwały, czyli określenie stawek dla podatków od środków transportowych. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych też był omawiany na każdej komisji i tutaj też zastosowana jest taka sama zasada jak przy stawkach od nieruchomości. Podnosimy tylko stawki o inflację, która wynosi 3,9, to co zapodał minister finansów. Tu jeżeli chodzi o stawki podatkowe od środków transportowych, to do górnych stawek podatkowych Państwo kiedyś wypracowaliście taką zasadę, aby one były mniej więcej 50% obniżone do stawki górnej. I tak to zostało utrzymane, tylko tutaj jest wzrost o inflację. I tak po kolei. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie od samochodów ciężarowych dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 458 zł. Powyżej 5,5 ton do 9 ton 717 zł. Powyżej 9 ton i mniej 12 ton 877 zł. Punkt drugi. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w punkcie pierwszym o dwóch osiach
zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton, 1069, nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton, 1069, nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton, 1069, nie mniej niż 15 ton, 1351. Punkt drugi o trzech osiach w zawieszeniu pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1130, nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1130, nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 1165. Mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1514, nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1687, nie mniej niż 25 ton 1700. Punkt trzeci o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 1473, nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 1552, nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2231 zł, nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 2676, nie mniej niż 31 ton 2676. Punkt trzeci. Odciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1075. Punkt czwarty. Odciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w punkcie pierwszym o dwóch osiach nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1271, nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1343, nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1418, nie mniej niż 31 ton 2044. O trzech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1967, nie mniej niż 40 ton 2684. Punkt piąty. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton 560 zł. Punkt szósty. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, której łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą. Punkt pierwszy. O jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 697, nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 697 i nie mniej niż 25 ton 697. O dwóch osiach nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton 639, nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony 962, nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton 1397, dla mniej niż 38 ton 1800. O trzech osiach nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 1182, nie mniej niż 38 ton 1578. Punkt siódmy. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca 823 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca 1332 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 13/73/19 Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do uchwały? Pan Łebski, proszę. Pani skarbnik, niech pani mi proste pytanie zadam. Udzieli informację. Jaki będzie zysk w 2020 roku w porównaniu w 2019 roku w sprawie tych wszystkich pani, co pani przeczytała? Wiem, że mówiła pani 140 tysięcy, jak dobrze pamiętam. A w tamtym roku ile? Nie wiem, może złą sumę powiedziałem. Nie, proszę państwa, jeżeli chodzi o środki transportu, to gdybyśmy ustalili takie stawki podatku, to podatku do Urzędu Gminy wpłynie 133 tysiące. W tym roku było troszeczkę więcej, ale jeden podatnik odszedł do urzędu w Kowarach. Także, bo my jak liczymy ten podatek od środków transportowy i podatek od nieruchomości też, na dzień dzisiejszy liczymy, ile podatku może wpłynąć przy przypisie takim, jak teraz jest. Podatek od nieruchomości na dzień dzisiejszy mamy tylu podatników i gdyby wszyscy podatnicy zostali, to do budżetu wpłynie 133 tysiące. Ale mi chodzi porównanie, powiedziałem 140, 133. My w tym roku mieliśmy zaplanowane 160 tysięcy około, tak jak pamiętam, bo teraz tutaj takich danych nie mam. Zmniejszy się nam teraz. Zmniejszy się, bo jeden podatnik odszedł. To on tyle aż płacił? No tak, można powiedzieć, że tyle mógł płacić. Tylko, że stawki były niższe w stosunku do roku 2021. To ponad 20 tysięcy. To dużo. Pani skarbnik, ja dlatego tak dopytuję, bo po komisji znam dużo przedsiębiorców, dlatego tutaj tak z wami dyskutuję i no jednego, jak pani mówi, jeden przedsiębiorca odszedł 30 tysięcy nam uciekło, to jest dużo. To znaczy... Dlatego panie Janku, Rada Gminy, czyli państwo razem z wójtem ustaliliście taką zasadę tutaj przy podatkach od nieruchomości. 50% obniżona ta stawka, wszystkie te stawki zostały obniżone do górnej stawki, którą minister zapodał. Także tutaj jest wyciągnięcie ręki do przedsiębiorców, którzy płacą ten podatek, mają obniżony ten podatek w 50%. Bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie ma. To proszę państwa o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. A panią skarbnik proszę o prezentację trzeciej uchwały, czyli zmiany w budżecie. Ja jeszcze przed tą uchwałą chciałabym tylko podać do publicznej wiadomości też, bo tutaj jeżeli chodzi o uchwały, to nie ma, ale jeżeli chodzi o stawkę podatku leśnego, który będzie w 2021 roku wynosił 43,30 groszy i wzrost do roku 2020 wynosi 0,56 groszy. Jeżeli chodzi o stawkę podatku rolnego, to stawka podatku rolnego będzie wynosiła 146,38 zł i wzrost jest 0,15 groszy. I to jeżeli chodzi o podatników, którzy mają powyżej 1 hektara. Jeżeli podatnik ma poniżej hektara i jest rolnikiem, to stawka podatkowa będzie wynosiła 292,75 zł i wzrost do roku 2020 wynosi 0,45. To w celu takiej informacji. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmian w budżecie, też ta uchwała była prezentowana na wszystkich komisjach i dyskutowana. I przeczytam ją. Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 184 561,51. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami. Powyższe zmiany zawiera załącznik nr 1 o dochodach budżetu gminy oraz załącznik nr 2 o wydatkach budżetu gminy. Paragraf drugi. Wprowadza się załącznik nr 3, plan finansowy z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 do niniejszej uchwały.
Paragraf trzeci, załącznik nr 3, zadania majątkowe na rok 2020 do uchwały budżetowej nr 15/84/19 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 50 567 441,23, po stronie wydatków 55 224 830,06. Paragraf piąty, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf szósty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę o głosowanie. Jak Państwo widzą, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Proszę Pana Dawida Kusztala o przedstawienie projektu uchwały. Zapraszam. A jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra w miejscowości Czarnów. Poza podstawą prawną Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. To jest działki o numerze ewidencyjnym 236/2 o powierzchni 1221 m2 położonej w Czarnowie. Paragraf drugi. Nieruchomość wymieniona w paragrafie pierwszym stanowi drogę wewnętrzną. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt tej uchwały był prezentowany na wszystkich trzech komisjach Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję, Panie Dawidzie. Teraz zapraszam Pana Arkadiusza Wiercińskiego, który zaprezentuje nam trzy uchwały, dwie. Tak, dwie. Projekt uchwały w sprawie pierwszy przystąpienia gminy Kamienna Góra do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej. Państwa, projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kamienna Góra do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej. Projekt o treści takiej, że po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Kamienna Góra do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej, zwanego w dalszej treści niniejszej uchwały stowarzyszeniem w charakterze członka zwyczajnego. Paragraf 2. Statut stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności gminy Kamienna Góra do stowarzyszenia opłacane będą z budżetu gminy Kamienna Góra. Paragraf 4. Gminę Kamienna Góra w stowarzyszeniu będzie reprezentował wójt gminy Kamienna Góra lub osoba przez niego upoważniona. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był Państwu przedstawiany na posiedzeniach wszystkich komisji, uzyskał pozytywną opinię. Jeżeli jakieś pytania dodatkowe się w międzyczasie nasunęły, to bardzo proszę. Proszę bardzo, czy są pytania dodatkowe? Nie widzę, więc proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Proszę o drugi projekt uchwały w sprawie rezygnacji gminy Kamienna Góra w członkostwie i tak dalej, proszę. To drugi projekt uchwały jest powiązany z tym pierwszym, a między innymi dlatego, że rezygnujemy, przystępując do stowarzyszenia poprzedniego, o którym mowa była w poprzedniej uchwale, rezygnujemy z członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich. W związku z tym potrzebne jest wyrażenie woli przez Państwa w formie uchwały o treści takiej, że po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Kamienna Góra rezygnuje z członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Ten projekt również był Państwu przedstawiany na posiedzeniu wszystkich komisji i też został pozytywnie przez Państwa zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta i proszę o trzeci projekt uchwały. Trzeci projekt uchwały to uchwała w sprawie programu współpracy gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Uchwała jest dość obszerna, więc pozwolicie Państwo, że nie będę jej czytał w całości, bo ma kilkanaście stron. Była przedstawiana Państwu szczegółowo na posiedzeniach wszystkich komisji. Ja tylko przypomnę, że obowiązek uchwalenia takiego programu ma gmina do końca listopada każdego roku. My ten program uchwalamy co roku na dany przyszły kolejny rok kalendarzowy. Ten program w istocie rzeczy w stosunku do poprzednich programów nie różni się w zakresie form współpracy, tak, i przewidywanych. Różni się tylko tą kwotą planowaną, mianowicie w stosunku rok do roku troszeczkę ta kwota wzrasta, którą zamierzamy przeznaczyć, czy gmina zamierza przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2021 jest to kwota 230 tysięcy złotych, z zastrzeżeniem, że oczywiście ostateczną kwotę uchwalicie Państwo, czy przyznacie Państwo w budżecie gminy na rok przyszły. Jeżeli ewentualnie pytania, bo projekt też był przedstawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Dokładnie. Proszę, czy są pytania do projektu uchwały? Nie mam, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. To już był ostatni projekt uchwały. Dziękuję. Pana Larka. I na koniec zapraszam pana Dawida jeszcze raz o prezentację uchwały, którą nam prezentował na komisjach. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój. Poza podstawą prawną Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod nazwą Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze gminy Czarny Bór, gminy miejskiej Kamienna Góra, gminy Kamienna Góra, gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno-Zdrój, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, RPO WD 2014-2020, oś priorytetowa 3, gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3, efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Paragraf drugi. Liderem partnerstwa oraz wnioskodawcą, grantodawcą projektu będzie gmina Stare Bogaczowice. Ustęp drugi. Partnerami współrealizującymi projekt będą gmina Czarny Bór, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Kamienna Góra, uzdrowiskowa gmina Szczawno-Zdrój. Ustęp trzeci. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Stare Bogaczowice do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych z przystąpieniem gminy Kamienna Góra do projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt tej uchwały był dzisiaj Państwu zaprezentowany na wszystkich trzech komisjach Rady Gminy i otrzymał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, to już wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy różne. Czy ktoś chce w sprawach różnych zabrać głos? Pan Wójt, proszę. Myślę, że rzeczywiście tak będzie lepiej przy mównicy. Będę Państwa widział. Drodzy Państwo, trzy informacje
takie bieżące. Może zacznę od informacji na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kamiennogórskiego, a szczególnie naszej gminy. My takie informacje dostajemy każdego dnia. To są informacje opracowywane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie informacji przekazanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną w Kamiennej Górze. I takie informacje codziennie są przez nas analizowane. I drodzy Państwo, tak jak w całej Polsce, tak i w naszej gminie, a co oznacza też, że w powiecie, ten przyrost zachorowań notujemy bardzo dynamiczny od początku października. Aktualnie od początku wybuchu pandemii, czyli od marca tego roku, mamy na terenie naszej gminy na dzisiaj 160 osób zakażonych COVID. Z tej 160-osobowej grupy 46 osób wyzdrowiało, co oznacza, że statystycznie 114 aktywnych zakażeń w dniu dzisiejszym na terenie naszej gminy występuje. Czy to są wszystkie zachorowania? Szczerze wątpię. Podejrzewam, że ta kwota jest, ta liczba jest dużo wyższa. Są osoby, które nie wykonują testów, poddają się samoizolacji. Z tego miejsca chciałbym jednak zaapelować do tego, żeby mimo wszystko po teleporadzie dokonywać tych testów. To też ze względów statystycznych chcielibyśmy wiedzieć, do jakich zakażeń, do jakiej ilości zakażeń na terenie naszej gminy dochodzi. 146 osób aktualnie objętych jest kwarantanną. Oczywiście są to osoby, które są zakażone, ale są to też osoby, które miały kontakt z osobami chorymi. Drodzy Państwo, zmieniła się trochę formuła wsparcia dla naszych najstarszych i być może najmniej mobilnych mieszkańców gminy. Przy pierwszej fali pandemii staraliśmy się wspomagać naszych seniorów sami przy wsparciu strażaków z naszych jednostek OSP. Natomiast od kilku tygodni zaproponowana została przez rząd formuła Solidarnościowego Korpusu dla Seniorów. Myślę, że Państwo o tym słyszeli. Co do zasady, formuła jest nadal taka sama, ponieważ finalnie tą pomoc, z tą pomocą docierają do naszych seniorów albo wolontariusze, albo strażacy, albo pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast zasada zmieniła się tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o pierwszy kontakt takiego seniora. Jest infolinia, przy której pracuje kilkaset osób na poziomie Ministerstwa Polityki Społecznej. Tam się zgłasza potrzebę takiej pomocy i wówczas pracownik tej infolinii przekazuje bezpośrednio informacje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na terenie której, gdzie działa, na terenie którego senior potrzebuje pomocy i w taki sposób jest ta pomoc przekazywana. Z informacji od pani kierownik wiem, że są seniorzy na terenie naszej gminy, którzy zgłaszają zapotrzebowanie przede wszystkim na zakupy, wykupy leków, takie drobne rzeczy związane z utrudnionym dostępem, powiedzmy, do sklepów czy do apteki. Druga informacja, drodzy Państwo, dotyczy powszechnego spisu rolnego, który trwa. Wiedzą Państwo, że on ma trwać do 30 listopada. Pamiętają Państwo, na wrześniowej sesji mówiłem o tym, że od jutra, czyli od 1 października rozpoczyna się praca w terenie naszych rachmistrzów spisowych i w tym samym dniu, w którym Państwu przekazałem tę informację, ona się już okazała nieaktualna, bowiem podjęta została decyzja, że praca rachmistrzów w terenie została wstrzymana ze względu na sytuację epidemiologiczną. W związku z tym przede wszystkim zachęcaliśmy naszych rolników do samospisania się za pośrednictwem strony internetowej. Również rachmistrzowie pracowali w formie telefonicznej. Aktualnie na dzisiaj 77,56% naszych rolników zostało spisanych. W liczbach takich bezpośrednich wygląda to w ten sposób, że liczba gospodarstw podlegających obowiązku
Obowiązkowi spisu to 664, mamy spisane 515. Jest jeszcze czas, ale korzystając z okazji zachęcam jeszcze raz. Chciałbym zmobilizować, bo jest to obowiązek każdego rolnika i to trzeba zrobić. Ostatnia informacja, drodzy Państwo, to przetargi. Dwa przetargi w ostatnim czasie miały miejsce. Zacznę od tej lepszej informacji, bo przy drugiej pewnie trochę podyskutujemy. Ostatni przetarg to zadanie dotyczące remontu mostu na potoku Żywica w ciągu drogi wewnętrznej działka 182 i 74 miejscowości Pisarzowice. Do tego przetargu mieliśmy złożone 4 oferty. Na to zadanie planowaliśmy przeznaczyć kwotę w wysokości 300 tysięcy złotych brutto. Najniższa oferta, która została złożona, opiewa na kwotę 279 488,79 zł. Na obecnym etapie postępowania oferta podlega badaniu w zakresie rażąco niskiej ceny w stosunku do średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert przez oferentów. Druga, ponieważ jest niższa o 30% od średniej tej arytmetycznej. Następna cenowa oferta to oferta na kwotę 380 tysięcy, czyli znacznie przekraczająca. To jest tylko druga oferta. Były kolejne, które przekraczały nawet 400 tysięcy. Więc mam nadzieję, że oferent, który zaproponował najniższą cenę, będzie w stanie udowodnić wykonanie tych prac za tą kwotę. Drugi przetarg, drodzy Państwo, dotyczył odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Kamienna Góra w roku 2021. Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie przetargu na okres jednego roku, o czym Państwu mówiłem w sprawozdaniu, ponieważ będziemy w szerszym kontekście i w szerszym gremium rozmawiać na temat procedury in-house i będziemy w przyszłym roku podejmować wspólnie takie decyzje, czy jesteśmy na tą formułę my jako gmina, ale też i jako udziałowcy gotowi. No i drodzy Państwo, wpłynęła tylko jedna oferta. Ta oferta była wyliczona na podstawie szacowanej ilości odbiorów odpadu. A wiedzą Państwo, że do przetargu musimy przekazać, jaka ta ilość odpadu jest. To jest szacunek. Szacunku dokonuje się na podstawie aktualnych ilości odpadów, a wiemy, że może być mniej, może być więcej, więc to jest oferta szacunkowa. I ta oferta, która jest zaproponowana, czy ta kwota, która jest zaproponowana w ofercie, to też nie oznacza, że ona taka będzie w przyszłym roku, bo ona będzie uzależniona od ilości odebranych odpadów. Ofertę złożyła jedna firma Sanicom z Lubawki. Oferta opiewa na kwotę 901 tysięcy złotych, 98 zł. W porównaniu do poprzedniej umowy, która nas łączyła, jeszcze nas łączy do końca tego roku, to jest o 30% wyższa, ponieważ mieliśmy rocznie do tej pory 590, z tego co pamiętam, 8 tysięcy złotych. No i drodzy Państwo, zdecydowałem unieważnić to postępowanie. Ogłosiłem jeszcze jeden przetarg na krótki termin złożenia oferty, na 7 dni. Czekamy na oferty do 17 listopada. Zmodyfikowaliśmy zapisy specyfikacji, które mogą mieć wpływ na obniżoną ofertę. Czy taka będzie? Nie wiem. 17 listopada otwieramy te oferty i po otwarciu tych ofert, mając już powiedzmy wszystkie karty na stole, będziemy w stanie wtedy przeliczyć Państwu proponowane stawki związane z odbiorem i z zagospodarowaniem odpadów. Czy to będzie na listopadową sesję, tego nie wiem. Na pewno na grudniową będziemy gotowi. I to wszystko, drodzy Państwo. Jeżeli są pytania, to jeszcze zostanę przy mównicy. Czy są pytania do Pana Wójta? Nie ma, Panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ciąg dalszy spraw różnych. Mam dla Państwa takie informacje, że termin oświadczeń majątkowych był dotrzymany przeze mnie. Tutaj wraz z Panią Agnieszką wysłaliśmy wszystkie oświadczenia majątkowe. Ja tu mówię o samych radnych.
Dostaliście Państwo jakieś tam poprawki, wskazówki, pewnie jak co roku. No i tyle o oświadczeniach majątkowych. Chciałem Państwa poinformować, że następna sesja w tym miesiącu jeszcze, 27 listopada, najprawdopodobniej, znaczy 99%, także tutaj w Krzeszowie. Przewodniczący komisji będą odbywać komisję chyba w tym samym tygodniu, co sesja, tam to już zajmą się tą sprawą. I jeszcze chciałem na koniec powiedzieć, że w październiku zostały przedstawione Państwu złożone informacje o stanie bazy oświatowej i realizacji zadań oświatowych. W październiku zostały te informacje Państwu przekazane, one są na stronie internetowej. Państwo też dostali na tablety. Także to tyle. Co jeszcze? Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chce zabrać głos? Proszę Pan Łebski. Ja mam tylko takie pytanie razem. I pomysł, jeżeli ma być następna sesja. Bo tutaj Pan mówił, że na wniosek my jesteśmy już. Czy to nie zrobić wspólnie razem tu w Krzeszowie, a nie już sesję i komisję? To mój tylko taki wniosek do rozważenia. Rozumiem, że pomysł jest taki, żeby przed sesją zrobić posiedzenie. Oczywiście, komisji, tutaj akurat tak? Jesteśmy duże pomieszczenie ze względu na pandemię. No żeby... jestem zaskoczony, bo zawsze Pan był przeciwnikiem, ale nie, ale, to jest, ale jest, nie jestem przeciwnikiem, ale akurat ze względu na pandemię, zaznaczam na pandemię, czy słyszeliśmy, co Pan Wójt powiedział, jakie zakażenia są u nas w gminie. To jest obszerne pomieszczenie. Uważam, że by było drugi raz spotkanie, bo i tak to minie nie, może tydzień czy tam ile. No. Taka moja propozycja, wniosek. No. Dziękuję, przyjmuję taką propozycję i tutaj przewodniczący komisji, myślę, że w przerwie po sesji porozmawiają ten temat. Ja nie mówię, że pomysł nie jest dobry, chyba tak. Dobrze, czy w sprawach... Ja bym prosił o przegłosowanie tego wniosku. Najlepiej by było, żeby radni decydowali, a nie tylko przewodniczący sami. Oni są panie, też... Nie, panie Janku, jeżeli chodzi o organizację komisji, więc organizują je przewodniczący komisji, jeżeli chodzi o sesję, przewodniczący rady, także tutaj ja myślę, że pana pomysł będzie przyjęty, no bo jest uzasadniony, także tu nie ma co głosować. Pani skarbnik, proszę. Ja tylko się odniosę do tego pomysłu, bo pomysł jest bardzo dobry, tylko my w tym miesiącu mamy tak niefortunnie, tak troszeczkę inaczej jak zawsze, bo zawsze jest tak, na komisjach są tematy, a później te tematy jakby przechodzą płynnie na sesję i na sesji jest jeszcze raz powtórzony ten temat. A w tym miesiącu mamy tak, że będziemy omawiać budżet na 2021 rok właśnie na komisjach listopadowych, a później sesja nie będzie dotyczyła jeszcze budżetu, dopiero sesja w grudniu odbędzie się na temat tego budżetu. Także tutaj też poddaję pod taką rozwagę i taki pomysł, czy to akurat w tych tematach to jest takie wiążące. Można wspólną komisję zrobić, może nie przed sesją, tylko wspólną komisję zrobić i już. Tak troszkę przed sesją, bo to temat jest dosyć obszerny. Temat jest obszerny i tak myślę, że moglibyśmy się spotkać wspólnie, ale w inny dzień może. Nie w dniu sesji. Tak proponuję. Dobrze. No ale dobrze, przecież temat się nie będzie powtarzał na sesji. Jeżeli my się spotkamy o godzinie 9, potrwa to przykładowo, później sesja by miała być 2 godziny, czy 2,5, no to ja nie widzę problemu, pani skarbnik. Dobrze, panie Janku, załóżmy, że po sesji sobie to dogramy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych chce zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za przybycie i zamykam 24. sesję Rady Gminy Kamienna Góra. Dziękuję bardzo.